Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście to powitanie ma miejsce podczas ostatniego programu naszego, programu w naszej kochanej telewizji, ale oczywiście ostatniego programu w tym sezonie, bo wkrótce rozpoczniemy wakacje, zatem przerwa wakacyjna, a po wakacjach mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli, że znowu będziemy spotykali się w tego rodzaju właśnie programach religijnych w telewizji suwalskiej. Kochani, dzisiaj jest 19 czerwca, jest to 12 niedziela zwykła, w tak zwanym okresie zwykłym. Jesteśmy w oktawie Bożego Ciała, bo jesteśmy po Bożym Ciele. Taka oktawa rozpoczęła się w ubiegły piątek, a zakończy się w najbliższy czwartek i proszę Państwa, w oktawie, jeżeli chodzi o piątek, to nie ma postu, można spożywać pokarmy mięsne. Jeżeli chodzi o tydzień, który rozpoczynamy, to tydzień jest bardzo bogaty, będzie bardzo bogaty w różnego rodzaju przeżycia i tak, proszę Państwa, w tym tygodniu zakończymy wiosnę, a rozpoczniemy lato. Będzie to 21 czerwca. Także w tym tygodniu, 23 czerwca, będziemy przeżywali Dzień Ojca. Wszystkim ojcom składam najlepsze życzenia i życzę, żeby drodzy panowie, to wasze posłannictwo było posłannictwem bardzo odpowiedzialnym. Tu kamerzysta, pan redaktor uśmiecha się, bo też jest ojcem. Więc panie redaktorze, też wszystkiego najlepszego, żeby to właśnie twoje ojcostwo było radosnym ojcostwem, jak twój uśmiech w tej chwili. Mam nadzieję, że nie tylko w tej chwili, ale w ogóle, żeby właśnie dzieci, wasze dzieci, kochani, widziały ten wasz uśmiech, bo to jest wyraz spokoju, to jest wyraz miłości, wyraz radości, uśmiechać się, naprawdę uśmiechać się całą twarzą, uśmiechać się całą swoją osobą, nie tylko od święta, ale na co dzień. Oczywiście uśmiech jest wyrazem naszego wnętrza. Wszystkiego najlepszego. Patrzcie na swojego ojca, który jest w niebie, Boga Ojca, pierwszą osobę Trójcy Świętej. Wprawdzie jest to postać niedościgniona, jeżeli chodzi o naśladowanie, ale jest to postać, którą warto zauważyć, że On jest tym, który kocha życie, że On jest tym, który kocha nas, bo On jest Ojcem nas wszystkich. Wszystkiego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Poza tym, uwaga, 24 czerwca, a więc piątek, to jest właśnie dzień, kiedy nastąpi zakończenie roku szkolnego 2021-2022. Życzę wszystkim uczniom, żeby otrzymali promocję do następnej klasy, żeby ci, którzy kończą szkołę, żeby zakończyli z dobrymi wynikami. Życzę wszystkim dobrych, spokojnych i bezpiecznych wakacji, a nauczycielom też życzę, żeby odpoczęli, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim, którzy są właśnie związani ze szkołą, z pracą w takiej czy innej szkole średniej czy podstawowej, czy też na uczelni. Do uczelni jeszcze troszeczkę trzeba poczekać, bo wakacje rozpoczynają się troszeczkę później. W każdym razie wszystkiego najlepszego z racji kończącego się roku i z racji także rozpoczynających się wakacji. Hej, wakacje, to rzecz miła, wyśmienita rzecz, już nauka się skończyła, książki poszły precz, hop dziś tralala, już nauka się skończyła. Książki poszły precz, ale nie na długo, tak? Przynajmniej gdy byłem dzieckiem, gdy chodziłem do podstawówki, takie właśnie piosenki były śpiewane. Nie wiem, czy one są dzisiaj też śpiewane, w każdym razie ja pamiętam i nie iść właśnie Państwu nie zaśpiewałem, ale zarecytowałem. Poza tym też w tym tygodniu będzie bardzo ważna uroczystość, a mianowicie uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to właśnie uroczystość, kiedy oddajemy cześć sercu Jezusa, bo przez cały miesiąc czerwiec to czynimy, a szczególnie będziemy to czynili 24 czerwca, a będzie to piątek, więc z racji właśnie tej uroczystości nie ma postu, można spożywać pokarm mięsny. Tamto powiedziałem o tym piątku, w oktawie to odwołuję, bo pomyliłem się, że tak powiem, potknąłem się. W każdym razie piątek świąteczny jest piątkiem, kiedy można spożywać pokarmy mięsne. Oczywiście imieniny bardzo ważnych osób i tak Alicja, Alojzy, Wanda, Zenon, Jan, Janina, ci wszyscy Państwo obchodzą imieniny w tym tygodniu. Wszystkiego najlepszego. Niech Wam Pan błogosławi. Cieszcie się zdrowiem, cieszcie się Bożym błogosławieństwem, cieszcie się pracą i cieszcie się owocami pracy i cieszcie się też odpoczynkiem, któremu na imię emerytura, czyli tak zwany dozgonny, płatny urlop. Wszystkiego najlepszego. Drodzy Państwo, no właśnie jak powiedziałem, jesteśmy w okresie zwykłym, jak powiedziałem, jesteśmy w 12 tygodniu zwykłym, 12 niedziela zwykła, rok C, gdy będziemy, myślę, gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem, za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie?
odpowiedział Piotr, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili i dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów uczonych w Piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeżeli kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech się co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Kochani, no właśnie, widzieliśmy oczyma wiary Chrystusa, Chrystusa, który pyta, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, pyta apostołów, pyta Piotra, pyta Jana, ale dzisiaj pyta nas, za kogo my Jego uważamy. Trzeba na to pytanie odpowiedzieć, nie może być to pytanie retoryczne. Święty Piotr odpowiedział bardzo, bardzo, że tak powiem, odważnie i prawidłowo za Mesjasza Bożego, a ty, siostro, ty, bracie, ja, ksiądz, prawda, za kogo my uważamy Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o deklarację tylko słowną. Tu nie chodzi o to, że Panie Jezu, jesteś moim Zbawicielem, kocham Cię nad wszystko. Więc są to słowa, ale pamiętajmy, jak powiada łacińskie przysłowie, verba volant exempla manent. Słowa uciekają, a przykłady pociągają. Trzeba dać odpowiedź swoim przykładem, swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim zachowaniem. On, Chrystus, mówi wyraźnie, po tym poznaję Was, że jesteście moimi uczniami, uczennicami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Odpowiedzmy Chrystusowi, odpowiedzmy naszą codziennością podczas wakacji, podczas pracy, podczas niedzielnego odpoczynku, wtedy nawet gdy kłócimy się, też powiedzmy Chrystusowi, że Jego kochamy, bo kłótnia ludzka rzecz, prawda? Nie ma także, że życie to takie tiu-tiu bobasku. Są różne, że tak powiem, wzloty, upadki i w każdym właśnie, w każdym miejscu, w każdej sytuacji Chrystus ma być obecny poprzez to, że jest to Chrystus kochający, Chrystus przebaczający, Chrystus, który daje nadzieję na nasze życie wieczne, a tutaj już na ziemi, na nasze życie lepsze. Kochanie, jak powiedziałem właśnie, to dzisiaj dzisiejsze spotkanie przed wakacjami jest naszym ostatnim spotkaniem. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Niech wam Pan błogosławi, niech nam wszystkim Pan błogosławi, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli szczęśliwi i żebyśmy spełnili też swoje marzenia, oczywiście te marzenia godne, zawsze podkreślam, bo czasem mamy nieraz marzenia niekoniecznie godne, czasem bardzo brzydkie, więc tylko te marzenia, które są dobre, które są uczciwe i które są dla nas i dla naszych bliźnich pożytecznych. Wszystkiego najlepszego na czas wakacji, na czas urlopów, na czas lata. Żegnam, a w zasadzie nie żegnam, tylko mówię do widzenia i proszę przyjąć Boże błogosławieństwo na zakończenie tych właśnie naszych spotkań dotychczasowych. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia po wakacjach. Zostańcie z Bogiem.